Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z gry Heroes 3. Ostatnio udało nam się zająć tutaj te ziemię należące do niebieskiego. Zdobyliśmy nowy zamek, Loch, no i przyprowadziliśmy sobie tutaj tego naszego bohatera, którego wcześniej zrekrutowaliśmy, żeby on sobie tutaj właśnie stacjonował, żeby tutaj ogólnie tych ziem pilnował. Będzie taki nasz trzeci silny bohater. No i tak. Mieliśmy teraz właśnie połączyć się Dyson z Adelaidą. I dać mu trochę surowców. Zdrowie, tak? Tak. A może jemu dać to szczęście morale? A ona niech ma więcej życia. Tak zrobimy może. Chronię przed szaleństwem. Hipnotyzowanie. Dobra, zostawmy tak sobie. Dwóch lub może, dajmy może mu jedną lupę. O, niech ma, niech się cieszy. I teraz tak. Adelaidą, chodźmy do... Aha, nie możemy, bo Sania tu siedzi. Do White Moon. Dobra. Okej. Wzięliśmy to wojsko. Na razie kupować nie będę. Teraz tak. Chodźmy do Blackburn. Odwiedzimy wszystkie zamki po kolei. Kupmy sobie tą Gildię Magów. Zobaczymy, jaka tutaj... Co tu jest wskrzeszenie. Super czary. Super magia. Naprawdę. Będziemy w stanie wskrzeszać nasze jednostki po prostu. To jest czad. A mamy jeszcze dużo moc, dużo many. To możemy tyle razy to po prostu rzucać. To się w głowie nie mieści. Jeszcze jest poziom 5 Gildii Magów, tak? Chodźmy jeszcze do Whist in the Dale. O! Weźmy tych mnichów. I zobaczmy teraz... Siła armii w dalszym ciągu pomarańczowy. Ja nie wiem, ile on tam tego ma, ale ma tego dużo. Definitywnie. Teraz tak. Manor pokoczuje tutaj. Będzie tu łaził. Pilnował. Tych ziem. Żeby nikt nam ich nie najechał. Adela czeka. Sania czeka w zamku. Rajon idzie zbierać tych mnichów dalej. A Orin sobie płynie odkrywać tutaj te morskie tereny. Okej. To są kolejne ziemie jakieś. A w ogóle Adelaidą teraz bym... wszedł na statek i popłynął tutaj. Spróbowałbym, no. Taki plan. Wszyscy czekają, więc na razie coś tu budujemy. Został tylko sprzedawca artefaktów. Na razie się wstrzymam, ponieważ chcę uzbierać trochę pieniędzy, żeby wykupić te wszystkie jednostki.
No. A w Inferno mamy jeszcze tyle niewykupionych. Tego na razie czekamy. Niebieski przegrywa. Dobra, tutaj się brązowy wbił pomarańczowemu, ale to dobrze, nam to pasuje. Niech oni się ze sobą tuką, niech przegrywają. Teraz tak. Liczba miast. Mam tyle samo miast, co pomarańczowy. No. W ogóle są obeliski, ja jeszcze żadnego nie odkryłem. Ja nie wiem, czy oni tu już Graala nie znaleźli. No. Artefakty, obeliski. O. Ten Gunnar mnie tak niepokoi, on ma takie statystyki nieprawdopodobne. Dobra. Przyzywamy statek. Sorki, jakie? Przyzywamy statek i... Zawalczmy z tymi smokami sobie. I wyjdziemy sobie tutaj może, co? To jest Fiona, najsilniejsza ich. O, ciekawe, ciekawe. Dobra, teraz tak. Manor sobie niech tu łazi na razie. Pilnuje. Tak, będzie się błąkał bez celu i patrolował, czy ktoś tu nie, po prostu nie wychodzi ze statku, no nie? Adela czeka, Sanya czeka, a Dejs teraz ma dużo do roboty. Musi się wzmacniać. Ulepszy sobie te jednostki, co ma. Aha! Archanioła mu nie daliśmy. Tej naszej Adela idzie. Ach, to nic. O, trudno. To nic. On czeka. A Rajon sobie płynie dalej. Zobaczymy, co tu będzie. Wszyscy, puszczamy. Brązowy ucieka od pomarańczowego. Okej. Okay. Walczymy z tymi smokami. Wskrzeszmy sobie. Kurczę. Nie chcę stracić tych kuszników, dlatego sobie ich wskrzeszę. W następnym ruchu sobie kupujemy mapę u kartografa i wychodzimy tutaj w tym miejscu na ląd. No, niech sobie odwiedza te szczęśliwe przyłki, zaułki i tak dalej. Ciekawe, czy ktoś tu był. Nie, na pewno byli. Na bank. Taktyka mistrz, ok. Na razie tyle. I teraz tak. Takie ustawienie będzie. Uh-huh.
Myślę, że jak najbardziej poprawnie. Okej. Oni czekają, on czeka, a Orin sobie płynie. I dopłynął do końca mapy praktycznie. Ciekawe, która to jest ta główna wyspa pomarańczowego. Pomarańczowy to jest tak, ale tu też jest. Pomarańczowy teraz jest wszędzie praktycznie, tylko tu jest brązowy. Dobra, puszczamy. Mnie ciekawi, czy brązowy ma ten klucznik odkryty. Na naszej granicy. Dobra, Adelaida teraz tak. Kupujemy. Okej. I wszystkie wody zostały odkryte w tej chwili. Więc Orin teraz już w sumie tak sobie będzie tylko pływał bez celu i poszerzał po prostu to, czego tam, co tam mało widać. Adelaida sobie wyjdzie tutaj. To jest ta Fiona, najsilniejsza u brązowego. Może by mi zamek zaatakować pomarańczowemu? Co? Tak nabruździć? Tu jest ta Olema. Pomarańczowy jest strasznie silny. To będzie rzeźnia, żeby go pokonać. Okej. Okay. A zobaczmy, czy tutaj ktoś był. No, oczywiście, że byli. Oczywiście, że byli. Dobra, niech on się kręci blisko tego zamku. Gdyby ktoś jeszcze szedł silniejszy, to zawsze Adelaida wtedy się weźmie, teleportuje. Ma tyle many, że głowa mała w ogóle. Tyle many ma. Dobra. Gunnar Days. Pozajmuje, co się da. I teraz jeszcze tu idzie, bo tu nie był. Niech się wzmacnia. Też musi być silny. Chcę mieć takich trzech dobrych, silnych wrogów, bohaterów. Ten ma dużo jednostek. Adelaida też już jest silna. Bardzo silna, ma dużo jednostek, ale mnie niepokoi cały czas fakt, że tutaj pokazuje, że siłę armii pomarańczowej ma największą. To mnie najbardziej niepokoi. No ale dobra. Budujemy coś? Na razie nie. Brązowy tutaj się hasa. Aha. Jakiś pomarańczowy tu płynie. Ait. Chodźmy na górę, zobaczymy, gdzie on wyjdzie. Teraz tak, Adelaida. Do obrony. Możemy pokonać Fionę. Zróbmy to. Spowolnienie. Tak jest. W strzelców. I frity. Dobrze. Oni wskrzesili tych, ale to nic. Zabiją? No nie wiem. Dobra. Super, jeszcze morale. Brawo, bez strat. Tu nie byliśmy, to sobie tutaj też zajdźmy. Tu byłem.
Tu nie byłem, tu jest obrona. Bardzo przydatne. Teraz tak. Nowy tydzień jest, więc oczywiście możemy chodzić już zbierać. Sania tak samo. Dejst tu był. Tu nie był. To jeszcze sobie zajdzie po drodze do fontanny i teraz tu. Super. I jeszcze tu potem pójdzie. I tu. Przydałbyś jakiś zbieracz u niego, żeby mu... Żeby mu jednostki też dawał, może. Tu, tu. Tu i tu. I tu. No. O, tych można kupić. Dobra. Rajon kupuje. A Orin teraz sobie płynie tutaj, w dół. Kupię to, bo niedługo będzie nowy miesiąc i mogą się zmienić. Aha, tylko że bohater musi być w zamku, tak? Dobra, to my wrócimy sobie pod koniec tygodnia tym Dejsem do zamku. Aha, pomarańczowy tam się boi. Oj. Caitlyn nas zaatakowała, nawet nie wiem kiedy. Ale to nic. Okej, okay. Bo dziwne. Atakujmy go. A co? Jeszcze zajdziemy sobie tu po drodze. Monor niech tu koczuje. Adela zbiera to, zbiera to. Sania. Do młyna wraca. Teraz tak, Dejsik. To. I to, obowiązkowo. Do obrony. I jeszcze wiedzę trochę. Niech weźmie. No, Des już też jest taki dość silny. Oj, nie tak, tak. I na razie czekamy. Tu już nie ma co budować. Tu jest... Tylko to, ale to, o, weźmy sobie morale przy tym, znaczy, no, tak, morale przy oblężeniu to zwiększa. W ogóle brązowy jest słabiutki już. Brązowy jest słabiutki, ale szczerze mówiąc nie chcę go na razie pokonywać, bo chcę, żeby trochę namieszał jeszcze pomarańczowemu. Taka taktyka. Niech on się tutaj bije z tym pomarańczowym, niech mu przeszkadza. A my na końcu go pokonamy, tak naprawdę. Myślę, że taki plan będzie dobry. Dobra, zakończmy na razie. Dobrze, dobrze, niech tam brązowy chodzi. Teraz tak, Monor... On ma przyzwanie okrętu? Nie ma. Jak to? Zróbmy sobie gildię magów poziom 5. Implozja! Implozja, dobrze, dobrze, dobrze. To w takim razie musimy teraz Adelaidom do tego zamku przyjść. Teleportujemy się oczywiście portalem miasta i ona się musi tego nauczyć, bo ona ma magię ziemi na poziomie mistrzowskim. Ma artefakt, który niweluje naturalną odporność na magię jednostek, więc jednostki typu jednorożce czy smoki, a głównie smoki tutaj się znajdują na tej mapie, no pod wpływem implozji będą ginąć na hita. I to jest... Mega. I to jest super. Ja się bardzo cieszę, że on to tutaj ma.
Ale teraz tak. Nie ma statku, żeby się stąd wydostać, bo tu nie ma stoczni. Więc my nawet, choćbyśmy chcieli, to w żaden sposób się z tej wyspy nie wydostaniemy monorem, prawda? Musielibyśmy się portalu miasta nauczyć, ale on nawet nie ma magii ziemi, dlatego no właśnie. On też nie ma magii ziemi. Ma magię ognia. On się może nauczyć berserkera bardzo fajnie. Dobra. I teraz tak. Dejsik jeszcze idzie po wiedzę. Idzie po wiedzę, idzie do zamku. Sonia czeka w zamku. Adela jeszcze zbierze to i zbierze to. A Rajon pozbierał wszystko. No i tak. Adelaidą atakujemy, ale zaatakujemy już w następnym odcinku. Teraz sobie skończymy. Także póki co dzięki wam wielkie za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Na razie.